z kilku powodów. Jeden i najważniejszy w tej chwili to ten, że po dłuższej przerwie mam przyjemność zobaczyć ciebie, moja droga. Witam. Dziękuję, bardzo, bardzo mi miło. Dzień dobry. Cała przyjemność po naszej stronie. Mila, drodzy Państwo, zaszczyciła nas jeszcze w czasie wakacji swoją obecnością, więc jak na chłopaka przystało, jak przychodzi fajna dziewczyna, to się stroi. Pięknie wyglądasz, pięknie. No, to takie trochę, zaskoczyłeś trochę mnie. Nawiązanie do pierwszego dnia września. O, jak najbardziej, tak. Kiedy ty, pani nauczycielka, tak, już tak. Ruszysz, już tak. O tym za chwilę pogadamy, a tak na serio. Ktoś z twojej rodziny w górnictwie pracował? Nie. To stań tu, poczujesz klimat, tam poniżej. Czuję i drżę troszkę. Tam poniżej jest głęboko. 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 Widzę. Ale kiedy robiło się tam niebezpiecznie, to do akcji przychodzili ci, którzy są tutaj upamiętnieni, czyli od początku XIX wieku do czasów współczesnych możesz tutaj zobaczyć, jak wyglądała aparatura, która ratownikom górniczym pomagała niestety w tych najbardziej tragicznych momentach, czyli kiedy trzeba było tam na dół zejść. I ratować. Mam dla ciebie niespodzianki. Jesteś odważna dziewczyna? Zależy do czego. Wirtualnie, tam potem jak pójdziemy tam, wirtualnie przeniosę cię pod ziemię. Dobrze. I wirtualnie zobaczysz niestety zagrożenia, jakie tam pod ziemią czyhają, czyli woda, wybuch metanu, pożar i takie inne rzeczy, ale to tylko po to, żebyś sobie uświadomiła, jak nie masz nikogo w rodzinie związanego z górnictwem, jak tam jest niebezpiecznie. Dobrze. Ale teraz o fajnych rzeczach. Gratuluję, jesteś oficjalnie z papierami panią nauczycielką. Tak, tak. 12 lipca obroniłam właśnie dyplom licencjacki i teraz od października zaczynam studia magisterskie. Czyli kiedy Dzień Nauczyciela przypada? W październiku. Będzie impreza pierwsza, tak. Oficjalna. Możesz uczestniczyć. Tak, tak, jak najbardziej. Już teraz tak. To teraz już praca i scena, czy jeszcze praca, scena i jednak ta szkoła i edukacja na wyższym poziomie? Na ten moment jeszcze scena i edukacja, czyli moje studia magisterskie, a później już jak najbardziej praca z dziećmi, bo teraz ciężko będzie mi to wszystko pogodzić ze względu na to, że studia są dzienne. Ja powiem ci szczerze, mam kilku kolegów, którzy też są nauczycielami muzyki i przy okazji grywają w zespołach. Na przykład Przemek Myszor z grupy Myslowic, to cię muszę przygotować. Jak wchodził na zajęcia muzyki do swojej szkoły i mówił, no to dzisiaj uczymy się tam marsz pierwszej brygady, a wszyscy uczniowie, nie, 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 zaśpiewajmy lepiej o Peggy Brown, grupy Myslowic. Także bądź pewna, że te twoje łatwo wpadające w ucho, fajne piosenki też mogą być kandydatkami do tego, żeby na lekcji muzyki się uczyć. Mam nadzieję, że kiedyś tak będzie. No, a co jeśli chodzi o niedaleką przyszłość mającą związek z muzyką? Niedaleka przyszłość to płyta już długo grająca. Cały ten okres pandemii, gdyby poświęciłam nadrabianiu zaległości związanych z materiałem na tę płytę. Jeszcze kilka nagrań przede mną, ale już coraz bliżej końca, żeby płyta pojawiła się. Ja, a możesz coś obiecać starszemu koledze? Co takiego? No, ma to związek z muzyką, że jak ta płyta się już pojawi, to będziemy pierwszym programem, w którym ta płyta zostanie zaprezentowana? Mogę obiecać, tak, jak najbardziej. A podpiszesz mi się na płycie? Oczywiście. Dobra, to w takim razie bardzo ci dziękuję za to, że znalazłaś chwilę. Idziemy zaraz. Idziemy, jak najbardziej. A Państwa zapraszam do wysłuchania kolejnej muzycznej propozycji. Po miejscu piątym przychodzi czas na miejsce czwarte, czyli już teraz miejsce czwarte, a potem zapowiedź Mili i jej muzyczne. Niespodzianka będzie niespodzianka. Co u ciebie? Boże, jestem w jakimś ciemnym tunelu. Widzę tylko wagoniki. Jakbym była tutaj sama, to krzyczałabym już, żeby ktoś mnie stąd wyjął. No to niestety są najbardziej przykre wydarzenia, jakie mają miejsce pod ziemią, ale żeby zobrazować, jak to wygląda, u mnie jest zalanie wodą, u ciebie prawdopodobnie ogień. Zaczyna się już tutaj, zaczynają palić się ściany. No dobrze, moja droga, zobacz do końca, jak to wygląda, a potem zapowiedz proszę piosenkę, którą już nasi widzowie
zdecydowanie zdążyli polubić. Drodzy Państwo, serdecznie zapraszam do wysłuchania piosenki pod tytułem Taka pewność. Wiosna, a za nią lato, jesień, a po niej zima. Kocham Cię, miły mój, za to, za wszystko, kiedy mróz trzyma. Kocham za wieję śnieżną, przez którą idziemy. Się niczego nie boję. Ja dla ciebie dzisiaj walczę. Teraz nie wiem, co to strach. Ja dla ciebie dzisiaj walczę. Kiedy w tobie siły brak. Ja dla ciebie dzisiaj walczę. Wiem, że wlecieć chcesz jak tak. I ty w świecie wiele znaczeń. Nie to nie, a tak to tak. O, o. Zima, co znów nas zmienia, to wtedy budzą się ze snu nasze najskrytsze marzenia. Kocham to błoto i lato, przez które idziemy oboje, bo kiedy lody topnieją, topnieją w nas niepokoje. Ja dla ciebie dzisiaj walczę, teraz nie wiem, co to strach. Ja dla ciebie dzisiaj walczę, kiedy w tobie siły brak. Dzisiaj walczę, wiem, że wlecieć chcesz jak tak. I ty w świecie wiele znaczeń. Nie to nie, a tak to tak. O, o. Zawsze walczyć będę tak, gdy ja z tobą, a ty ze mną, nie zwycięży nas już strach. Siły.